W tym filmie zajmiemy się prawdopodobieństwem warunkowym, a w następnym filmie, który będzie się opierał na tym samym przykładzie, pokażę Wam twierdzenie Bayes'a i przykład jego zastosowania. A ten przykład, na którym będziemy pracować, jest taki. Wyobraźmy sobie, że mamy torbę, którą tutaj narysowałem, i w torbie mamy monety. Mamy 9 zwykłych monet. Zwykłych, to znaczy takich, które po pierwsze mają z jednej strony orła. A z drugiej strony reszkę, a po drugie są symetryczne, czyli prawdopodobieństwo wyrzucenia orła i prawdopodobieństwo wyrzucenia reszki jest dokładnie takie samo i równe jedna druga. A oprócz tego mamy jedną monetę, która jest niezwykła w tym sensie, że w wyniku jakiegoś błędu w mężczyźnie ma orły po obu stronach. Czyli są orły po dwóch stronach. Tą monetę będę nazywał dwustronną. Dwustronna moneta to jest taka, która ma orły po dwóch stronach, a zwykła to jest taka zwykła. No i teraz pytanie, na które odpowiemy w pierwszym filmie będzie takie. Jakie jest prawdopodobieństwo takiego zdarzenia? Wyobraźmy sobie, że wkładam rękę do tego worka, mieszam, mieszam, i wyciągam jakąś monetę. Nie patrzę, jaka to jest moneta, tylko rzucam nią pięć razy. I pytanie brzmi: jakie jest prawdopodobieństwo takiego wydarzenia, powiedzmy nazwę EW, że pięć razy wypadnie orzeł, że pięć razy z rzędu wypadnie orzeł w pięciu rzutach, czyli będziemy mieli pięć orłów w pięciu rzutach. Takie zdarzenie sobie zdefiniujemy, nazwę je w, żeby w kółko tych pięciu orłów w pięciu rzutach nie przepisywać. No i pytanie brzmi, jakie jest prawdopodobieństwo PO2. Przy czym ja nie wiem, jaką monetą rzucałem. Tak? Wkładam rękę do worka, losuję jakąś monetę, potem Rzucam 5 razy i patrzę, jaki jest wynik. I pytam, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że 5 razy z rzędu wypadnie orzeł. No to, żeby rozwiązać to zadanie, to narysujemy sobie takie drzewko prawdopodobieństw. No bo wiadomo, że są dwie możliwości, jeżeli chodzi o to, jaką monetę wylosuję. A w zależności od tego, jaką monetę wylosuję, no to różnie będzie później przebiegało losowanie tych orłów. Więc zacznijmy może od tego, że są te dwie możliwości. Czyli albo wylosuje zwykłą monetę, czyli tutaj wypadnie, wylosuje się zwykła moneta, no albo się wylosuje ta moneta dwustronna. Dwustronna. No i jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wylosuje się moneta dwustronna, a jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wylosuje się zwykła. Powiedzmy, że to będę nazywał zdarzenie, w skrócie 2S, jak dwustronna. A to sobie będę nazywał w skrócie Z, żeby nie przepisywać tego w kółko. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wy wylosuję zwykłą monetę? No skoro mamy 9 monet zwykłych, a wszystkich monet jest 10, no to prawdopodobieństwo tego będzie po prostu 9 dziesiątych. A jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wylosuję monetę dwustronną? No skoro jest tylko jedna dwustronna, a wszystkich jest 10, to, to prawdopodobieństwo tego zerzenia będzie 1 dziesiąta. Czyli prawdopodobieństwo tego, że pójdziemy tą gałęzią drzewa, jest 1, /10, a prawdopodobieństwo tego, że pójdziemy tędy, jest 9. /10. W drugim kroku obliczymy sobie, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wypadło 5 orłów w 5 rzutach, pod warunkiem, że ja wiem, że wylosowałem zwykłą monetę. Czyli, jeżeli już wiem, że idę tą gałęzią drzewa, Czyli wiem, że mam zwykłą monetę, to jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wypadnie 5 orłów w 5 rzutach? No to też jest łatwo obliczyć. Też już na pewno umiecie. No bo wiemy, że prawdopodobieństwo tego, że wypadnie w jednym rzucie orzeł, jest po prostu 1 druga. Jak rzucam 5 razy, to to prawdopodobieństwo będzie po prostu 1 druga do potęgi 5. Czyli 1 trzydziesta druga. Takich przykładów już robiliśmy dużo w innych filmach, więc wiecie, że prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest równe po prostu 1 druga do potęgi piątej. No a jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wypadnie 5 razy orzeł w 5 rzutach, jeżeli rzucam tą monetą dwustronną? No jak rzucam monetą dwustronną, to zawsze wypada orzeł, tak? Czyli prawdopodobieństwo tego, że wypadnie orzeł 5 razy jest równe 1, bo zawsze wypada orzeł. No i teraz dochodzimy do... Kluczowego momentu w tym filmie. Chcemy obliczyć to prawdopodobieństwo PO2, to musimy sumować te prawdopodobieństwa, które obliczamy dla obu gałęzi drzewa. No i teraz dla jednej gałęzi mamy tak: najpierw jest prawdopodobieństwo 9 dziesiątych że w ogóle wylosujemy zwykłą monetę, czyli w 9 na 10 przypadków losuje się zwykła moneta. No i tylko 1 na 32 przypadki z tych 9 na 10. To jest ten, który nas interesuje, więc żeby obliczyć prawdopodobieństwo tej gałęzi, no musimy te prawdopodobieństwa tutaj, które są, pomnożyć, czyli prawdopodobieństwo, które tutaj napisałem, tego, że wypadnie 5 orłów z rzędu pod warunkiem, że miałem monetę zwykłą, muszę pomnożyć przez prawdopodobieństwo tego, że w ogóle wylosowałem monetę zwykłą. Do tego muszę dodać prawdopodobieństwo tego drugiego schematu, który wyliczam dla tej gałęzi. Czyli prawdopodobieństwo tego, że wypadnie 5 orłów z rzędu pod warunkiem, że wylosowałem dwustronną monetę, razy prawdopodobieństwo tego, że w ogóle dwustronną monetę wylosowałem. No i tutaj sobie przesuniemy i wpiszemy te wyliczone liczby. Czyli to jest równe 1,32. To nam wyszło 9, dziesiątych. dalej mamy to było równe 1, no a to było równe 1 dziesiąta. możemy te ułamki teraz pomnożyć i dodać do siebie i dostaniemy wynik. 132 razy 90 to jest 9,320. do tego musimy dodać 1 dziesiątą, no to sprowadzamy do wspólnego mianownika. Czyli rozszerzamy ten drugi ułamek przez 32, czyli mamy 32 32,320, co w sumie daje 41 41/320. A zatem odpowiedź na postawione na początku pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wypadnie dokładnie 5 razy orzeł w 5 rzutach? Przy czym ja nie wiem, którą monetę wylosowałem. Jest równe dokładnie 41,320. Zrobię jeszcze rysunek, który może nam coś jeszcze więcej tutaj rozjaśni. Powiedzmy, że to jest przestrzeń wszystkich naszych zdarzeń, wszystkich możliwych wyników losowania. I teraz wiemy, że mniej więcej 1 dziesiąta tego obszaru odpowiada temu, że wylosowała się moneta. Moneta dwustronna. To zwykle oznaczałem tym kolorem takim różowym czy fioletowym, czyli powiedzmy, że to jest ten obszar, który odpowiada temu, że dwustronna moneta się nam wylosowała. No, a to reszta odpowiada temu, że się wylosowała zwykła moneta. Czyli tutaj są te wyniki, które uzyskaliśmy rzucając zwykłą monetą, a to są te wyniki, które uzyskaliśmy rzucając dwustronną monetą. Przy czym pole całego obszaru zakładamy, że jest równe 1 i to jest prawdopodobieństwo tego, że cokolwiek zaszło, prawdopodobieństwo wszystkich możliwych zdarzeń łącznie. Pole tego obszaru jest 1 10, a pole tego obszaru jest 90%. Teraz prawdopodobieństwo tego, że wypadło 5 orłów no to tutaj można sobie symbolicznie oznaczyć w ten sposób, że to jest taki obszar. No i przede wszystkim on zawiera w sobie cały ten obszar oznaczony na 2s, no bo jeżeli wylosujemy dwustronną monetę, to zawsze wypadają same orły. No i on zawiera tutaj taki niewielki kawałek tego obszaru oznaczonego jako Z. No i dokładnie wiemy, jakie są pola tych kawałków. No i pole tego malutkiego, tutaj paseczka które reprezentuje prawdopodobieństwo tego, że wylosowaliśmy 5 orłów z rzędu, rzucając zwykłą monetą, to było równe po prostu prawdopodobieństwo tego, że, rzucam, że wylosowaliśmy 5 orłów pod warunkiem, że rzucaliśmy zwykłą monetą, razy prawdopodobieństwo tego, że rzucaliśmy zwykłą monetą. No i to było równe 1,32 razy 9, czyli to było równe 9,320. Takie było prawdopodobieństwo tego zdarzenia. No i to była dolna gałąź naszego drzewa. No i to jest pole tego, tego paseczka tutaj. No a pole tego, tego paska to jest po prostu prawdopodobieństwo tego, że wylosowaliśmy 5 orłów z rzędu pod warunkiem, że rzucaliśmy dwustronną monetą. Razy prawdopodobieństwo tego, że wylosowaliśmy dwustronną monetę. No i to było po prostu równe 1 dziesiąta, dlatego że ta część była po prostu równa 1. No a ta część to była właśnie 1 dziesiąta. Więc te obszary symbolizują prawdopodobieństwa, które obliczyliśmy w naszym przykładzie. Na zakończenie chciałbym zadać taką zagadkę. No bo teraz możemy odwrócić sytuację i zapytać. O coś zupełnie innego. Jak gdyby z drugiej strony zadać pytanie. Powiedzmy, że ja wiem, że wypadło 5 orłów z rzędu, czyli że wiem, że zaszło zdarzenie W, a teraz pytanie: jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowałem dwustronną monetę? Czyli jakie jest prawdopodobieństwo, że rzucałem dwustronną monetą, pod warunkiem, że wiem, że wypadło 5 orłów z rzędu? Przypominam, że prawdopodobieństwo takiego zdarzenia że wypadło 5 orłów z rzędu pod warunkiem, że losowaliśmy dwustronną monetą, no to było po prostu równe 1. Bo zawsze, jak rzucamy dwustronną monetę, to wypada orzeł i to było po prostu równe 1. A to jest zupełnie inne prawdopodobieństwo. I na to pytanie odpowiemy sobie w następnym filmie, do którego obejrzenia was zachęcam.